No to gramy w Sunset Overdrive. To jest ekskluzyw na Xbox One. Taki bardzo komiksowy slashero komiksowo strzelanka, której na razie nie wiadomo za bardzo co chodzi. Na pewno wygląda lepiej niż ta Assassin's Creed wyglądał na Xboxie One przed chwilą, którego grałem. Dużo się dzieje. Można przybliżać ekran. Strzela się jakimiś płytami. O! Można wybierać bronie. Też ciekawe. Wszystko jest bardzo humorystycznie dobrane. Bronie mają jakieś śmieszne nazwy, na przykład AKFU. Gra naprawdę dobrze wygląda. Wygląda znacznie lepiej niż to, co było na stoisku wcześniej. Mam jakiś system kombosów znany ze slasherów. Dzieje się coś, nie wiem za bardzo co. W jakichś trailerach widziałem, że można tak śmiesznie jeździć tutaj po tej kolejce, ale nie wiem jak to zrobić niestety. Co jeszcze ciekawego? Spróbujmy jakąś inną ciekawą broń. Wow, taki świetosz ognia. Oj, chyba się zabiłem z tego wszystkiego. Zaczynamy od nowa. Mamy zrobić? Mamy rozwalić jakieś pudełka z fajerwerkami. Nasze cele znajdują się tutaj. Naprawdę wydaje się, że mogła być to bardzo fajna gra, ale jest jak zwykle kiepsko wytłumaczona. Nie za bardzo wiadomo gdzie iść i co robić. Strzelamy jakimiś wybuchowymi oranżadami. Nie wiem, czy można w tej grze biegać, skakać. Skakać na pewno. Wszędzie wylatują jakieś zombiaki. Zombiaki wyglądają na zmutowane, tak jak w prototypie. Cały czas coś się pojawia, coś się ładuje. Ale tak naprawdę w praktyce nie wiadomo za bardzo co mam zrobić. Nie wiem gdzie znajdują się te cache z fireworkami. O, teraz strzelam na przykład wybuchowymi misiami. Spróbujmy jeszcze jakieś broni. Podoba mi się bardzo ten miecz. To gra naprawdę wygląda jak slasher. Ale rozpierducha. Oj, chyba ginę. Staramy się zwiać. Bardzo dużo znajdziek, których też nie do końca rozumiem jak działają. Możemy iść gdzieś daleko, ale chyba nie do końca o to chodzi. Dziwne, że w tej grze nie można biegać za bardzo. Jakoś tak szybciej niż... Szybkie przemieszczanie by się przydało. Ja nie potrafię nic znaleźć. No i znów wginąłem. No to do trzech razy sztuka. Spróbujemy jeszcze raz zrobić coś z tymi fajerwerkami.
poruszania niby działa, ale jakoś nie do końca mogę się wspiąć tam, gdzie chcę. Nie mogę się do końca odbijać od ścian. No, spróbujemy jeszcze raz się tam dostać. O, proszę. Okej, udało mi się wypełnić jakiś objective. A, czyli ogólnie w tej grze chodzi o rozwalanie. Najwyraźniej. Nie wiem, po co te zębiaki są, jaki to ma cel. Wiem, że gierka wygląda fajnie i gra się w nią miodnie. Rozwalanie tych roller coaster kart wydaje się dla mnie w ogóle niemożliwe w tej chwili. Co do nich celuję, to wcale nie giną. Teraz zginę i na tym skończę swój gameplay. Poruszanie jest naprawdę toporne momentami. Bardzo mogę się dostać tam, gdzie chcę. O, no, w takim razie kończymy. Gierka wygląda bardzo fajnie się w nią gra, ale nie za bardzo wiadomo, o co w niej chodzi. Powoli zacząłem ją rozgryzać, ale poza tym, no nie wiem, podoba mi się.